Cześć, witam Was serdecznie. Jak co miesiąc przychodzę z niekosmetycznymi ulubieńcami. W tym miesiącu nie ma z tego zbyt dużo, wręcz bym powiedziała, że jest mało, ale ja tak lubię sobie przyjść do Was i pogadać, co mnie urzekło w tym miesiącu, co mi się szczególnie spodobało. Nawet jakby to było 5 rzeczy, no to może ktoś coś podpatrzy, ktoś coś dla siebie wyłapie. Kategoria film, muzyka, YouTube pozostają w tym miesiącu puste, nic ciekawego nie polecę. Mogę się usprawiedliwić tylko o co chodzi z YouTube'em. Oglądam, wystarcza mi czasu tylko na te osoby, które oglądam od zawsze, czyli Zaela, jej paczka, Sokon i Jolly, pojedyncze, randomowe filmiki polskich vlogerów, no i oczywiście moje koleżanki. No i praktycznie na nic więcej już mi nie wystarcza tego czasu. Czasem gdzieś zabłądzę, ale nie mam w tym miesiącu nic super do polecenia, więc milczeć będę. Jeżeli chodzi o muzykę, też nic nowego nie mam. Poza tym, że jakoś tak renesans przeżywa u mnie i tak bardzo mi się miło słucha i bardzo często mi się słucha Florence and the Machine, ale to nie jest nic nowego. To jest moja miłość od dawien dawna, a jakoś tak długą przerwę miałam z Florence i wróciłam. Jest mega energetyczna i mega wszystko. Florence, tak myślę o niej, tyle. Jeżeli chodzi o telewizję, no to zaczęło się, w końcu się zaczęło w zeszłym miesiącu Love Hate. Wiem, że wiele osób tego oglądać nie będzie mogło, ale jeżeli mieszkacie w Irlandii, planujecie przeprowadzkę do Irlandii lub cokolwiek związanego z Irlandią, koniecznie, koniecznie Love Hate musicie zobaczyć. Ja już kilka razy o tym opowiadałam. To jest dubliński serial. Nie wiem jaki to jest, kryminalno-gangsterski, może tak, bo tam gangsterka ostra odchodzi. To jest trochę odbicie tego, co się tutaj w niektórych dzielnicach Dublina dzieje i jak to potrafi wyglądać. To nie jest tak, że wszyscy są mili i życzliwi, no a poza tym akcent jest na 6 z plusem, można się mnóstwo nauczyć, tylko trzeba się maksymalnie skupić, żeby zrozumieć. Jeżeli ktoś mieszka w Irlandii, to na RTE 1 chyba, na RTE po prostu, leci to w niedzielę o 21:30 czasu lokalnego, że tak powiem. Ale za to tę muzykę, film zrekompensuję książką. Nigdy jeszcze na swoim kanale książki nie pokazywałam, no aż w końcu przyszła na to pora. Tak jak mówiłam we vlogu motywacyjnym, zamierzam czytać jak najwięcej. Też nie czytam dużo dziennie, ale zawsze przed zaśnięciem te 20 stron przeczytam, 10-20, to potem mi się już oczy kleją, ale po trochę. Książka, której co prawda jeszcze nie skończyłam, ale przeczytałam znaczną część i mogę ją polecić. Mój tato mi ją polecił, dał mi ją wręcz do ręki na drogę do samolotu, no i tak się zaczęła przygoda z czytaniem. On bardzo chwalił. Ja jego rekomendacjom książkowym wierzę, bo to bardzo oczytany człowiek jest. I faktycznie bardzo, bardzo przyjemnie się tę książkę czyta. To jest Maju Baju, czyli Żerafy wychodzą z szafy. Maja Sontag. Maja Sontag, młoda kobieta, tu na okładce zobaczyć ją można, która zwiedza świat dookoła świata. Dużo odwagi do takiej podróży potrzeba. Ja momentami czytając wydawało mi się, że czytam fikcję, bajkę, ale to jest prawda. Autentyczna historia, bardzo lekki styl. Jest to książka właśnie przygodowo-podróżnicza, tak bym ją nazwała, chociaż w sumie jest to podróżnicza, tak? Opowieść 30-latki, która rzuciła szarą rzeczywistość i ruszyła w podróż dookoła świata. Książki podróżnicze są bardzo, bardzo, bardzo rozwijające moim zdaniem. Naprawdę mnóstwo fajnych rzeczy można się z nich dowiedzieć. I fajnie, zwłaszcza jak siedzimy w szarym, deszczowym Dublinie, to fajnie jest się udać w podróż dookoła świata właśnie. Bardzo lekko napisana, taka raczej z humorem, humorystycznie, nie jest to takie ciężkie przeżywanie i zwiedzanie, tylko tak leciutko pióro niesie autorkę, widać. Też jest taka dość współczesna, no bo autorka jest młoda, więc jakby operuje takim słownictwem też dość
dość nowoczesnym, dość młodym, żarciki bardzo fajne wplata, ja w samolocie szczególnie, ale w łóżku czytając też, dobrych kilka razy się zaśmiałam, także naprawdę, jeżeli lubicie takie książki, to ja Wam serdecznie polecam i mam nadzieję, że będę polecać Wam jeszcze więcej książek. Ja już w planie miałam, że przyjadę do Dublina i od razu się udam do Isona, czyli tutejszego Empiku, tak by można to nazwać, i kupię sobie książkę Pointless Blog. Kurde, bo wiem, że Zaela wydaje książkę, więc mówię, książkę Zaeli muszę mieć na 100%. Z czystej sympatii. Ot, niech dziewczyna zarobi, mnie to za bardzo nie zaboli. No i mówię to samo, muszę mieć książkę Pointless Blog, przeczytam na 100%. Jakież było moje rozczarowanie, jak okazało się, że to nie jest książka. To jest coś na zasadzie Wreck This Journal, tak to się nazywa? Że się tam coś zadania wykonuje, wyrywa kartki, zniszcz ten dziennik, tak? A, wiecie pewnie. W każdym razie, no nie ma tam nic do czytania. No i się rozczarowałam, nie mam na razie kolejnej książki. No ale jeszcze muszę skończyć tę, ale już polecić Wam ją mogę. Jeżeli chodzi o jedzenie, czyli kategoria, w której prawie zawsze się coś znajdzie, to na pewno herbata, kolejny raz Twinings. Tym razem mam lemon and ginger i to jest masakryczny, taki bardzo jesienny smak. Oczywiście na top miejscu u mnie zawsze w domu będzie, zostaje i zawsze na półce jest zielona z żurawiną, ale lemon i ginger jest cudowna, bardzo intensywnie czuć cytrynę, ale bardzo, bardzo intensywnie czuć ten szczypiący imbir, więc jeżeli lubicie imbir, to na pewno to skradnie Wasze serce. No i kolejna rzecz to jest masło orzechowe. Zabijcie mnie, ale się uzależniłam. Masło orzechowe, ja to mam akurat z Lidla, ale tak właśnie testuję sobie, szukam, które najlepszy skład i tak dalej, i tak dalej. No masakra, mogłabym to jeść łyżką, ale to nie jest dobre, więc jem to na kanapce z bananem w koktajlu. Miazga, masło orzechowe. Dużo osób słyszałam, że mówiło, że się uzależniły od masła orzechowego. Mówię, no jak można? Ale to jest uzależniające, to mega wciąga, naprawdę. Jeżeli chodzi o ciuchy, gadżety, to moim ulubionym ciuchem, gadżetem w tym miesiącu są skarpety z Primaniego. Co za... Wariatka pokazuje skarpetki. Kapcie to są, skarpetko, kapcie. Piękny motyw świąteczny już, renifery, czerwone gwiazdeczki zimowe, mega, mega ciepłe kapcie. Już nie raz wspominałam, jaka ja jestem stara, jak mi nogi marzną, jak mi zimno i muszę chodzić w kapcie. Kapcie są przecudowne, jeżeli macie dostęp do Primaniego, to koniecznie musicie je sprawdzić. Kosztują tylko 4 euro, to mają jeszcze hamulec. No nie wiem, to, czy tak łatwo się idzie w takich kapciach wywalić, no ale hamulce mają i są cudowne, bo są mega, mega cieplutkie. Dawno nie pojawiająca się kategoria u mnie to sport. No i ostatnio przeprosiłam się. Znaczy, ja nigdy nic nie miałam do jej programów. Zawsze miałam coś do niej, ale to już tyle razy o tym mówiłam, o Ewie Chodakowskiej. Także ćwiczę sobie skalpel z turbo na zmianę. Kurde, jakaś muszka mi tu lata i tu jeszcze jakaś taka owocówka denerwująca, nie wiem skąd się wzięła. W każdym razie, przepraszam, Ewa Chodakowska, skalpel i turbo, bardzo fajne programy, przy jednym można się zmęczyć bardzo, przy drugim trochę mniej, no ale dają radę, naprawdę. A już o samej Ewie opowiadać nie będę, bo to już zbyt wiele razy się działo. Jeśli chodzi o aplikacje, bo to już chyba moja ostatnia kategoria. Nie, mam jeszcze sklep. Sklep to IKEA, w tym miesiącu urzekła moje serce. Naprawdę jest tanio, kurde, jest tanio w porównaniu do innych sklepów, przynajmniej tutaj w Dublinie. To jest jeden z najtańszych sklepów meblowych, taka jest prawda. Krzesło, na którym siedzę, już sobie aplikację uruchomiłam. Krzesło, na którym siedzę za 3,5 euro, nigdzie takiego nie mogłam taniego znaleźć. No fajny sklep jest, kurde, i IKEA to jednak robi robotę, jest super. No i ostatnia już kategoria to są aplikacje. I gra, którą chcę Wam w tym miesiącu polecić, to jest gra taka typowo przed zaśnięciem.
jak się nie czyta książki, albo tramwajowa, ja te gry tak nazywam, tramwajowo-autobusowe, w drodze do gdzieś, na uczelnię, do pracy, gdziekolwiek, to ja lubię sobie tak popykać. Wiecie, że Jewel Mania i te wszystkie, to ja to lubię. A teraz gram, bo już mi się te wszystkie znudziły, w Gummy Drops, to się tak nazywa. O, właśnie jest tutaj, wygląda w ten sposób. To po prostu jest właśnie coś na zasadzie tych wszystkich gierek, które ja lubię sobie w drodze gdzieś zazwyczaj, albo właśnie one są super usypiające. Jak ktoś cierpi na bezsenność, to podziała. Lubię sobie popykać, po prostu przystawia się tam palcem jakieś tam akurat tutaj cegłóweczki i inne dziwne rzeczy. O, wygląda to po prostu w ten sposób, że się przestawia, w drodze się coś buduje, tu się zmienia, przemienia, zbiera się punkty, są jakieś tam zadania, teraz trzeba zdobyć wynik 700, także taki zabijacz czasu. Zostawię Wam linka na dole, bo tak jak widzicie jest i na komórkę, i na iPhone'a, no i na iPada. Jak jestem w domu, to na iPadzie jest mi wygodniej, jak jestem w drodze, to na iPhone'ie jest mi wygodniej, także... To jest spoko, zabijacz czasu tak zwany. No a jeszcze aplikacja, którą polecił mi Dominik. Ja oczywiście, było tak, że zrobił zdjęcie i pokazuje mi zdjęcie, a ja mówię, i tak się nie zmieści na Instagramie. A on mówi do mnie, ale masz tą aplikację? Ja mówię, ale jaką? A on mówi InstaSize, czyli coś, co dopasowuje ci zdjęcie do Instagrama. Po prostu wrzuca się tutaj jakieś zdjęcie. O, ja sobie tutaj zrobię mojego bałaganu na toaletce. W ten sposób use photo dajemy. O, i tutaj sobie dopasowujemy, albo mamy białe obramówki, albo dobieramy do tego jakieś tło, nie wiem, czy wy tutaj widzicie. W każdym razie super aplikacja, bo ja zawsze tak próbowałam, żeby się wszystko zmieściło do Instagrama, a okazuje się, że jest taka mądra aplikacja, o której ja nie wiedziałam, że dopasowuje nam. Widziałam, że młodsze dziewczyny, które prowadzą vlogi, kanały na YouTubie, mają takie białe lamówki właśnie dookoła zdjęć. I zawsze się dziwiam, jak one to robią, czy ona na komputerze to doklejają, bardzo ładnie to wygląda. No, aż tu Dominik w końcu po takim czasie rozwiał moje wątpliwości. Także tyle. Dajcie mi znać, co Wam się podobało w moich ulubieńcach. No i koniecznie dajcie mi znać, jacy byli Wasi. Zainspirujcie mnie czymś, podzielcie się ze mną. Tyle. Do zobaczenia za niedługo.